Przyznam wam się szczerze, że uniwersum obecności od bardzo dawna zaczyna mnie przerażać, tylko nie w taki sposób jaki powinno. Pierwsza jak i druga część zapowiadały świetną serię filmów o przerażających sprawach Warrenów. Niestety kolejne filmy czy to trzecia część obecności, Anabel, czy pierwsza zakonnica były średnie by nie powiedzieć kiepskie. A jak wypada druga część zakonnicy? Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Ostatniej Tawerny i dzisiaj właśnie dla was recenzuję. Zapraszam. Na początku sprzedam wam małą prywatę. Mam wrażenie, że otaczam się wśród dość naiwnych osób i sam nią szczerze mówiąc jestem. Ponieważ ja, jak i kilka innych osób, z którymi rozmawiałem, żyliśmy nadzieją, że druga zakonnica będzie o wiele lepsza, że twórcy wyciągną wnioski z tego, jakie były opinie recenzentów, jak i widzów na temat pierwszej części i dostaniemy faktycznie przerażający i dobry seans. Niestety zapomniałem Mieliśmy o jednej kwestii, mianowicie, mimo tych wszystkich opinii, zakonnica zarobiła ogromne pieniądze. I przez to pojawiła mi się taka druga myśl, że może czeka nas po prostu powtórka z rozrywki. Ale co się okazuje, tak naprawdę ani ta naiwna strona nie miała racji, ani ta z drugą myślą. Tak naprawdę zakonnica 2 jest o wiele gorsza od jedynki, ale po kolei czyli fabuła. Ostrzegam, że pojawią się spoilery z pierwszej części Zakonnicy. Jeśli dobrze pamiętacie, pod koniec filmu na szyi Francuzika pojawił się odwrócony krzyż, co miało oznaczać, że został opętany. Potem pojawili się Warrenowie, ukazujący film z egzorcyzmów Francuzika, więc na logikę w drugiej części powinni się oni pojawić. No to zaskoczenie, nie ma ich tutaj, a przynajmniej przez prawie cały film, ale to nie zmienia faktu, że Maurice faktycznie został opętany i doprowadził już do kilku zabójstw. Watykan dowiadując się o serii zgonów przypominających wydarzenia z rumuńskiego klasztoru, postanowił poprosić o pomoc siostrę Irin. W sensie Poprosić to może złe słowo, bo Irene na początku nie chce się w to angażować, ale jak widać Watykan ma swoje sposoby, by zmusić do działania. Tak bardzo, że scena wygląda w ten sposób. Irene odmawia, po czym dosłownie po 5 sekundach mamy scenę jak jedzie sobie pociągiem. I Biskup nie powiedział nawet nic szantażującego, najwyraźniej zadziałała tutaj szybka zmiana zdania. I tutaj chciałbym już zakończyć opisywanie fabuły, bo będę troszeczkę do niej Nawiązywać w późniejszej części materiału, ale spokojnie, bez spoilerów. Skupmy się teraz na tym, co film faktycznie robi dobrze. Muszę przyznać, że osoby odpowiedzialne za całe tło, za kostiumy i za większość charakteryzacji zrobiły kawał porządnej roboty. W to wszystko idzie uwierzyć i czujemy po prostu cofnięcie się w czasie. Natomiast największym i według mnie najbardziej widocznym plusem są głównie bohaterowie. Widać tutaj aktorstwo na wysokim poziomie, ale co się bardziej rzuca w oczy, to siostra Irene, jak i Francuzik nabierają tutaj charakteru. Francuzik jest teraz taką złotą rączką, jest zakochany w jednej z nauczycielek z internatu, oraz widać ma pewne zadatki na ojca. Natomiast siostra Irene z takiej bardzo strachliwej osoby stała się pewna siebie i bardzo odważna. Dodatkowo pojawia się jeszcze wątek matki siostry Irene, ale szczerze mówiąc, widać, że oni chcieli, żeby to jeszcze bardziej budowało jej postać, ale ewidentnie tutaj zostało to źle poprowadzone i ten wątek równie dobrze mógł się nie pojawić. I niestety to tyle jeśli chodzi o zalety tej produkcji, bo zakończę. 2 ma mnóstwo durnych problemów, a na dodatek widoczne jest to, że poszła w stronę do bólu typowego straszaka. Przede wszystkim w oczy rzuca się głupi, ale co gorsza leniwie napisany scenariusz i to mnie naprawdę dziwi, bo mamy tutaj choćby Akele Cooper, czyli osobę odpowiedzialną za scenariusz do Megan i no, zdaję sobie sprawę, że Megan nie była jakaś wybitna pod względem scenariusza, ale też nie była najgorsza. Natomiast co jeszcze bardziej mnie dziwi, mamy tutaj obie osoby odpowiedzialne za scenariusz do autopsji Jane Doe, czyli horroru, który do dziś uważam za jeden z lepszych. Ale widać, że poszło tutaj coś ewidentnie nie tak i scenariusz ma mnóstwo dziur i problemów, ale najbardziej widoczne to coś, co po prostu niszczy wiarygodność świata przedstawionego, czyli wszechwiedzące postacie. Siostra Irene po dosłownie jednej informacji rozwiązała bardzo ważną zagadkę. Natomiast kiedy natrafiła na problem, to od razu pojawiała się postać, która je rozwiązała. Serio, rzuca się to mocno w oczy, i ja zdaję sobie sprawę z tego, że osoby związane z to zazwyczaj świetni detektywi Ale no bez przesady Ja się też boję, że ktoś w Warner Brosie Stał nad scenarzystami I upewniał się, że co 5 minut Będzie jakaś akcja Cała akcja filmu tak naprawdę rozpoczyna się Już od pierwszych scen I czasami w różnych filmach, w różnych recenzjach filmowych Uznawałem, że szybkie rozpoczęcie To plus Jeśli było to dobrze poprowadzone A tutaj to jest dość mocna tragedia Bo mamy niby to szybkie rozpoczęcie By potem powodu. Вольнить. znowu podskoczyło, spowolnienie znowu podskoczyła akcja, znowu spowolniła i mamy tak non stop, przez co wybija nas to z rytmu i tych podskoków akcji jest zdecydowanie za dużo i się po prostu nam to nudzi i szczerze mówiąc muszę trochę ponarzekać na te pierwsze sceny bo są po prostu dziwnie zmontowane pierwszy raz coś takiego widziałem, jakby chciano pokazać brutalność ale w bardzo szybki sposób jakby ukazać, że Walak ma bardzo łatwe sposoby by pozbyć się ludzi, ale zostało to pokazane tak szybko, że dosłownie jak ktoś mrugnął, mógł to przeoczyć. Ale tak jak to można było przeoczyć mrugnięciem, tak jumpskerów no się nie da. Tutaj jest tak dużo tych jumpskerów, a na dodatek w tak oczywisty sposób, że aż bolało przy oglądaniu. To jest taki poziom oczywistości, że tylko osoba z zasłoniętymi oczami i zatkanymi uszami nie przewidziałaby, że zaraz będzie jumpsker. Oczywiście, Pomijam fakt, że nawet by nie usłyszała ani nie widziała tego jumpskera. I naprawdę leci tutaj jumpscare za jumpskerem. I nawet film nie bawi się w jakieś tworzenie klimatu. Po co to komu? A nawet jedynka coś próbowała. W ogóle nawet pod koniec nikt nie udaje, że to jest horror. Tylko jest to dosłownie film akcji. Tylko że zamiast wybuchów mamy rzucanie krzyżem. Więc niestety mamy tutaj najgorszy możliwy grzech. Horror, który nie straszy, ale za to mamy udawanie wywołania smutku u widza, ckliwe momenty są, ale działają jak powrót do byłej. No nie działa. Tak samo nie działa kreacja Walaka. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, do aktorki nic nie mam, ale największa siła tkwiła w tajemniczości, w tym takim ukrywaniu się w cieniu, a kiedy otwiera usta i widoczne są te zęby, to wygląda tak sztucznie i jak taka parodia demona. I tak jak chwaliłem stare główne postacie, tak muszę ponarzekać na jedną z nowych person tutaj, czyli siostrę Debre. Ja nie wiem, co się w ogóle stało, bo Storm Raid czyli aktorka, która wcielała się w nią, jest dobrą aktorką. gra mniejszym w The Last of Us, czy Niewidzialnym Człowieku. Ale tutaj chyba scenarzyści stwierdzili, że ma grać jedną minę. Jedną i tą samą. I ciągle wygląda, jakby nie wiedziała, co się wokół niej dzieje. I to nie jest tylko problem aktorstwa. Tutaj ewidentnie też postać nic nie wnosi do całości. Podsumowując, pierwsza zakonnica niestety bardzo mocno się zwróciła. I podejrzewam, a nawet już się to dzieje, że z dwójką będzie podobnie dzięki powiązaniu z uniwersum obecności i powiem wprost ten film na to nie zasługuje jest zrobiony po najmniejszej linii oporu i tak jak mówiłem na początku to uniwersum zaczyna mnie przerażać ale nie tak jak powinno boję się że złote lata już przeminęły smutne to szczerze mówiąc naprawdę mnie to smuci. Zakonnica 2 tylko potwierdza słabą sytuację tego uniwersum. Warrenowie pewnie przewracają się w grobie. Niestraszący horror z bardzo słabymi jumpskerami i historią prowadzoną totalnie bez ładu i składu i dość problematyczną, ale nie mogę powiedzieć w szczegółach, bo tutaj już są spoilery. Tylko kostiumy i główni bohaterowie jakkolwiek ratują ten tytuł, ale nie aż tak bardzo. Ode mnie Zakonnica 2 otrzymuje ocenę 3 na 10. 10. Uwierzcie, to nie jest warte Waszego czasu. Polecam udać się na jakiś inny film i oczywiście do Cinema City, któremu serdecznie dziękuję za możliwość obejrzenia tego filmu. I tyle ode mnie. Słyszymy się bądź widzimy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej.